Loża radiowa. Jest z nami pani Anna Bartoszek-Dec, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie dyrektor, ilu mamy cudzoziemców na Opolszczyźnie? No, od dłuższego czasu mówimy, że to jest na pewno w okolicach 15-16 tysięcy. To jest taka trudna liczba do ustalenia, ponieważ my to staramy się szacować po ilości wydawanych zezwoleń na pobyt, po ilości wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, po ilości zarejestrowanych oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie o chęci zatrudnienia cudzoziemca. Tak, o chęci zatrudnienia cudzoziemca. Wiadomym jest, że wszystkie te wydane zezwolenia, a już na pewno zarejestrowane oświadczenia, nie powodują, że ci cudzoziemcy tutaj jednocześnie naraz wszyscy przyjeżdżają. Tylko oni przyjeżdżają w różnych okresach czasu, więc jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają, więc ta liczba nie jest stała tych cudzoziemców na terenie Opolszczyzny. Ale rzeczywiście no, niezmiennym jest od kilku lat, że ona stale rośnie. Ale przecież nie trzeba, będąc Ukraińcem, mieć zezwoleń, żeby do nas przyjechać. Bo przecież wystarczy wiza. Tak, wiza, a nawet ruch bezwizowy. Od zeszłego roku ruch bezwizowy do 90 dni. Tak, paszport biometryczny i ruch bezwizowy do 90 dni. Lub wiza z różnych wydana z różnych powodów dla cudzoziemca. No ale w większości są to jednak cele zarobkowe. Więc no, większość a czy to na pewno wyklucza? Wyklucza się to na pewno? No nie, oczywiście, że nie. Ale rzeczywiście najwięcej tych cudzoziemców przyjeżdża w związku z pracą. I wtedy muszą mieć jeszcze oprócz tego paszportu biometrycznego czy wizy, muszą mieć pozwolenie. Zezwolenie na pracę. No właśnie. Tak, muszą mieć zezwolenie na pracę, bądź oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi właśnie wykonywania pracy, które wydawane są, rejestrowane w powiatowych urzędach pracy. A trudno dostać takie zezwolenie? Oświadczenie generalnie nie. Dość szybko w Powiatowym Urzędzie Pracy rejestruje pracodawca, wydawane jest w ciągu kilku dni i cudzoziemiec generalnie na podstawie tego otrzymuje wizę i wjeżdża do Polski. Podobnie jest z zezwoleniem na pracę, które wydaje wojewoda. Mniej więcej w ciągu miesiąca takie zezwolenia na pracę są wydawane. Rocznie przyjmujemy ponad 7 tysięcy takich wniosków o wydanie takich zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Także no, to jest naprawdę spora liczba i rzeczywiście większość z nich jest konsumowanych przez cudzoziemców, czyli oni tutaj docierają. To jest trochę tak, że ja się czasami zastanawiam, co skłania obywatela Ukrainy, albo też Polaka mieszkającego na Ukrainie, kogokolwiek, żeby jednak wybrał jako cel tej swojej zarobkowej podróży województwo opolskie. No przecież z jednej strony mamy województwo dolnośląskie i przebogaty Wrocław, z drugiej strony mamy też przecież niedaleki Śląsk. A po drodze mamy Kraków. Kraków mamy po drodze. Co, czy pani ma jakieś informacje? Co decyduje o tym, że oni jednak mimo wszystko do nas przyjeżdżają? Na Opolszczyznę. Oni nie przyjeżdżają tylko na Opolszczyznę. Oni, cudzoziemcy, obywatele Ukrainy są w całej Polsce. I im większe województwo, tym w tym województwie jest tych cudzoziemców więcej. Więc to, że taka duża liczba jest na Opolszczyźnie, to tylko świadczy o tym, że w innych dużych województwach jest jeszcze większa. Ach. Także to nie jest tak, że tylko na Opolszczyznę. Aczkolwiek rzeczywiście ta Opolszczyzna teraz, myślę, że jest taka coraz bardziej atrakcyjna dla cudzoziemców. Jest też nieduża, łatwo im się tutaj odnaleźć, łatwiej dotrzeć do urzędu, więc myślę, że to też tutaj ma znaczenie. Łatwiej znaleźć miejsce, wynająć mieszkanie, bo rzeczywiście jeszcze u nas może jest mniej tych cudzoziemców niż w dużych. Ja myślałem, że pani powie, a oni przyjeżdżają do nas dlatego, bo my słyniemy z wielokulturowości. Myślę, że też tak jest, ale to oni przyjeżdżają do całej Polski, więc to nie jest domena tylko Opolan. Oni nie przyjeżdżają tu podziwiać, by zacytować arcybiskupa Nosola, szmaragd śląski, tylko zarobić. Po prostu, tak. A u nas no te zarobki jeszcze chyba nie są aż tak wysokie, jak w tym wspomnianym Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, ale z drugiej strony koszty życia są też pewnie niższe. Troszkę koszty życia są na pewno niższe, ale cudzoziemcy, ostatnio czytałam taką informację, gdzieś artykuł chyba na internecie, że jednak wzrastają te wynagrodzenia również dla cudzoziemców, że również teraz obywatele Ukrainy już szanują też swoją pracę i nie chcą, żeby zatrudniano ich za najniższą krajową lub nie daj Boże na pół etatu jeszcze z tej najniższej krajowej, bo takie też mamy przypadki. Więc rzeczywiście te stawki dla tych cudzoziemców są coraz większe, a zwłaszcza dla tych fachowców, których mówi się, że polskich nie ma. Tak? Więc są to takie zawody z wysokimi kwalifikacjami, bądź też chociażby ślusarze, tokarze. No to też fachowcy. Prawda, to są też fachowcy, właśnie o to chodzi, wyspecjalizowani niejednokrotnie z różnymi dokumentami na to, że potrafią wykonywać swój zawód i oni też są dość dobrze opłacani. Podobnie jest z kierowcami.
którzy rzeczywiście mają dość wysokie pensje. Busami prywatnej firmy i tak mniej więcej 2/3 tych kierowców to są Ukraińcy, dlatego że na kasach fiskalnych, które mają takich malutkich, wydają bilety, są ich imiona i nazwiska. I to nie są polskie imiona i nazwiska. Lepiej albo gorzej mówią po polsku, ale bilet sprzedadzą i takie sygnały też płyną od firm transportowych, że coraz więcej właśnie tam pracowników też jest takich zatrudnionych. Ale jak odbywają się te przyjazdy? To są sprawy załatwiane indywidualnie, czy też może pojawiają się pośrednicy? Tak, dużo jest tych pośrednictw pracy. Są to firmy i agencje pracy, ale są to na przykład też mniejsze firmy, które zatrudniają specjalnie pracownika, powiedzmy, że jest to pani kadrowa dodatkowa, która rzeczywiście zajmuje się formalnościami legalizacji pobytu i zatrudnienia tych cudzoziemców. Także mają dużą pomoc i od strony pracodawców, albo od strony tych agencji pracy. I dodajmy jeszcze, że pracodawcy dbają też o taki socjal swego rodzaju, bo jak się rozmawia z fachowcami z urzędów pracy, to oni mówią, że Ukraińcy cenią sobie nie tylko wysoką wypłatę, ale na przykład takiego pracodawcy, który im zapewnia mieszkanie. Tak. No i podobno są tacy, którzy potrafią wynająć na przykład dawny akademik, czy dawną bursę jakiejś szkoły i tam zasiedlić się swoimi pracownikami z Ukrainy. Tak, to prawda, że niejednokrotnie właśnie zapewniają pracodawcy miejsce zamieszkania i niejednokrotnie jeszcze nieraz utrzymanie tym cudzoziemcom. I miejmy nadzieję po części, że zatrzyma to właśnie niektórych obywateli Ukrainy przed tą dalszą emigracją do Schengen, tak, czyli do najbliższego naszego państwa, jakim są Niemcy, bo tutaj się słyszy takie, że Niemcy będą otwierać rynek pracy dla obywateli Ukrainy. I tutaj myślimy, że ten aspekt może cudzoziemców, tych obywateli Ukrainy zatrzymać. Po pierwsze, bliskość tutaj jednak Polski do Ukrainy większa, chodzi mi nawet o odległość. I także bliskość językowa, właśnie. Kulturowa. Aczkolwiek wszyscy mówią, że języka można się nauczyć. Zresztą wielu młodych obywateli Ukrainy świetnie władają językiem angielskim, który jest, no myślę, dość powszechnym językiem nawet na terenie Niemiec. Więc nawet nie ta bariera językowa, myślę, byłaby dla nich taka ogromna. Co właśnie być może ta gwarancja tych pracodawców naszych w Polsce, którzy zapewniają im właśnie to miejsce zamieszkania, a niejednokrotnie nawet utrzymania w Polsce, czego sądzę, że na terenie Niemiec by nie dostali od razu. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W loży wracamy do rozmowy z Anną Bartoszek-Dec, o Polski Urząd Wojewódzki, rozmawiamy o cudzoziemcach. Ja bym chciał dopytać o jedną ważną rzecz. Znaczy, dla mnie ważną, bo ja się na tym nie znam. Jakby dwie formy zatrudnienia mamy tutaj, jak rozumiem. Oświadczenie w Urzędzie Pracy, tak, albo zezwolenie wojewody. Tak. A czym one się różnią z praktycznego punktu widzenia? Ten, który pracuje na oświadczenie, jakby jest ściągany specjalnie, a ten, który... Nie, to nie tak? Nie. Oświadczenie po prostu to jest taka uproszczona forma. To jest tylko dla sześciu... To są takie uproszczenia dla sześciu państw. I tylko obywatele tych państw mogą pracować na tych oświadczeniach i te oświadczenia w związku z tym, że procedura jest dość łatwa, prosta i krótka zarejestrowania takiego oświadczenia i przyjazdu cudzoziemca na podstawie takiego oświadczenia do Polski do pracy, no to on ma taką łatwość pracy na tym oświadczeniu te pierwsze 6 miesięcy. I w trakcie, jak przepracuje na przykład 3 już na tym oświadczeniu, to wówczas może z kontynuacji wystąpić do wojewody opolskiego. Pracodawca może wystąpić o wydanie dla niego zezwolenia na pracę, czyli kolejnego na rok na przykład. I on otrzymuje kolejną wizę na przykład na rok na podstawie zezwolenia lub po przepracowaniu na tym oświadczeniu może cudzoziemiec sam wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą. I wtedy ma dwa w jednym. I pobyt, i pracę. Nie musi wyjeżdżać po wizę. I pracuje sobie na tym zezwoleniu. A to są zezwolenia terminowe. Czy jak często można je i jak długo można je odnawiać? Jeżeli chodzi o zezwolenie na pracę, to pierwsze wydawane jest na 12 miesięcy, a każde kolejne później do na przykład 3 lat. Natomiast jeżeli chodzi o zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemca, to ustawa o cudzoziemcach mówi, że maksymalnie wydawane jest do 3 lat. Ale w zależności od tego, na jaki czas pracodawca gwarantuje na przykład pracę dla takiego cudzoziemca, bądź sam cudzoziemiec na przykład ma jakiś cel pobytu, nie wiem, na przykład naukę na rok, to wówczas to zezwolenie wydawane jest na czas realizacji tego celu pobytu. Ale jeszcze mamy kategorię pobytu stałego. Tak. Kiedy można się starać o ten stały pobyt? Tutaj są różne przesłanki do udzielenia tego pobytu stałego. Więc i małżonkowie obywateli polskich, i małoletnie dzieci cudzoziemców, którzy już mają stały pobyt, i małoletnie dzieci urodzone na terenie Polski, osoby o polskim pochodzeniu, osoby z kartami Polaka, tak? To jest największa liczba, która występuje w ostatnich latach o zezwolenie na pobyt stały i ono wydawane już jest na czas nieokreślony. Ale najpierw na przykład w przypadku pracy trzeba na przykład w Polsce mieszkać co najmniej 5 lat
i uzyskiwać na przykład 3 lata stabilne, regularne źródło dochodu. Lub na przykład ci małżonkowie obywateli polskich na przykład musi minąć 3 lata od zawarcia związku małżeńskiego, 2 lata muszą przebywać w Polsce, żeby o takie zezwolenie wystąpić. To jest wszystko jasne. Natomiast pani użyła takiego sformułowania, które mnie zaintrygowało, bo myślę, że niewielu z nas wie, że w Polsce obowiązuje również tak zwane prawo ziemi. Jeżeli tak, obywatelstwo nie. kiedy się... Nie, nie ma prawa ziemi w Polsce. Prawo ziemi jest w Stanach Zjednoczonych i pan prezydent Stanów Zjednoczonych pomału chce się z tego wycofać. No tak właśnie. Na dzieci imigrantów. No tak. W Polsce jest prawo krwi. Czyli cudzoziemiec z powodów ustawowych ewentualnie może później nabyć obywatelstwo polskie lub ewentualnie może je nadać prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Są dwie drogi też. Jedna droga przez wojewodę i tam należy spełnić ustawowe wymogi i cudzoziemcy wtedy... niestety muszą te wymogi spełnić, albo składają wniosek do prezydenta za pośrednictwem wojewody i wówczas to pan prezydent decyduje o tym, czy nadać takie obywatelstwo temu cudzoziemcowi, czy też nie. Czyli nie wystarczy, będąc w ciąży, przyjechać tutaj i urodzić dziecko i to dziecko z automatu dostaje polskie obywatelstwo. No, różnie na to można patrzeć rzeczywiście. No, Stany Zjednoczone mają problem z taką bardzo niekontrolowaną czasami imigracją, natomiast my, mając niedobory na rynku pracy, być może powinniśmy rozważyć zmiany. Taki wariant. Nie, myślę, że kwestia obywatelstwa i tak to jest dość liberalnie, bo jeżeli chodzi na przykład o osoby o polskim pochodzeniu, jeżeli chodzi o osoby z kartami Polaka, które też niejednokrotnie posiadają polskie pochodzenie i z tego powodu uzyskały tą kartę Polaka, to u nas generalnie nabycie tego obywatelstwa polskiego nie jest jakoś bardzo skomplikowane. To, że trzeba spełnić jakiś wymóg ustawowy, czyli na przykład, nie wiem, przebywać 3 lata na pobycie stałym, tak, lub 2 lata i wówczas można na przykład złożyć już wniosek na pobyt stały, a w przypadku, a w przypadku osoby posiadającej polskie pochodzenie, na przykład po roku już od uzyskania pobytu stałego, no to w sumie to chyba nie jest takie mało liberalne, powiem szczerze. I można być dwupaszportowcem, tak? Tak, tak. I bez oczywiście zrzekania się ze swojego obywatelstwa. Jeżeli chodzi znowuż o uznanie za obywatela polskiego, to jedyną ewentualną trudnością dla cudzoziemca w spełnieniu wymogów ustawowych jest znajomość języka polskiego. No ale ja uważam, jest osoba chcąca być obywatelem polskim, no język polski to jest podstawa, żeby znała, ale tak? Ale nie ma, jak w Stanach Zjednoczonych, o których rozmawialiśmy, nie ma egzaminu z na przykład z historii Polski. Nie, jest egzamin z języka, tu jest niezbędny egzamin, certyfikat z języka polskiego. Ale tak. Nie wymagana jest na przykład znajomość pewnych realiów społecznych, potwierdzonych z zaliczeniem tego. Testu. Nie. Ja bym jeszcze o taką rzecz zapytał, bo mówimy cały czas o Ukraińcach właściwie. Mhm. Ale chyba nie tylko oni się u nas osiedlają. To kto jeszcze? Rzeczywiście największą liczbę stanowią obywatele Ukrainy, bo jest to na pewno, znaczy w skali Polski to jest to ponad 60%. W skali naszego województwa to na pewno jest w okolicach ponad 90%. Są to oczywiście obywatele innych państw. Białorusini, Mołdawianie, Wietnamczycy, obywatele Chin, także różne inne nacje, które również stanowią pewien procent populacji wszystkich cudzoziemców. No jednak obywatele Ukrainy rzeczywiście przodują. A Nepal się już pojawia? Oczywiście. Nepal się pojawia nie tyle przy legalizacji pobytu, ponieważ jeżeli chodzi o Nepal czy obywateli Indii, oni mają pewną też trudność z wyjazdem ze swojego kraju. Rzeczywiście pracodawcy w ostatnim czasie w dużej ilości występują o zezwolenia na pracę dla obywateli Nepalu czy Bangladeszu. Ja muszę powiedzieć, czy Indii. Ja muszę powiedzieć, że tak w porównaniu do 2017 roku, to na przykład takich zezwoleń wydaliśmy w okolicach 100, chyba 80. Natomiast w tym roku dla obywateli Nepalu wystąpiono w okolicach 800 o te zezwolenia. I to jest sporo. Ale to nie oznacza, że ci cudzoziemcy tutaj przyjechali. Ponieważ wydanie przez wojewodę zezwolenia na pracę dla takiego cudzoziemca oczywiście powoduje to, że on może starać się o wizę w swoim konsulacie. I tak, pierwszą przeszkodą jest dla niego to, żeby on otrzymał tą wizę od polskiego konsula, a nawet jeżeli ją otrzyma, to u nich w państwie jeszcze należy otrzymać zgodę na wyjazd. I niejednokrotnie to staje się dla nich barierą. Stąd te 800 zezwoleń, które wydaliśmy, to my je w większości po prostu uchylamy. Bo ci cudzoziemcy nie przyjechali do Polski. Nie dostali zgody tak, u siebie. Tak. No, słyszymy, że właśnie jeżeli chodzi o obszar Azji, to tam w wielu krajach to państwo zajmuje się niejako eksportowaniem siły roboczej. Tak. Więc być może to jest kwestia podpisania odpowiednich umów międzyrządowych.
Zresztą takie sygnały słyszeliśmy, że były, że Polska, że polski rząd był zainteresowany nawiązaniem takiej współpracy właśnie choćby z Nepalem, o ile dobrze właśnie pamiętam. Wiem, że są, ja nieraz rozmawiamy z pracodawcami, którzy przychodzą do nas i właśnie występują o takie zezwolenia, to oni też oczywiście jeżdżą tam i w pewien sposób nawiązują kontakty tam na miejscu z tymi cudzoziemcami, czy tam z pewnymi agencjami, które też wysyłają tych cudzoziemców ewentualnie do pracy tutaj, za granicę swojego kraju. No ale niestety na razie nie przyjeżdża jeszcze duża ilość tych cudzoziemców. No to może być problem, bo pani wspomniała również o Indiach, a przecież Politechnika Opolska ustami swojego rektora zapowiadała, że to właśnie jest ten kierunek, z którego będzie starała się ściągać potencjalnych studentów. I rzeczywiście mają kilkudziesięciu cudzoziemców teraz na Politechnice Opolskiej z Indii. Oni dopiero przyjechali, więc trudno jest powiedzieć, jak oni tutaj rzeczywiście, czy oni skończą te studia, jak długo oni tutaj się zaklimatyzują, jak oni się tutaj zasymilują, zaklimatyzują. Ale rzeczywiście Politechnika Opolska ma kilkudziesięciu obywateli Indii. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przed nami trzecia, niestety i ostatnia już część rozmowy z Anną Bartaszek-Dedz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozmawiamy o cudzoziemcach, ale nie tylko, bo ja bym chciał też o repatriantów zapytać. Proszę. My słynęliśmy jako region z tego, że tak statystycznie rzecz biorąc, jeśli bierze się pod uwagę ilość naszej ludności i wielkość regionu, to zapraszaliśmy tych repatriantów najchętniej w Polsce. Dalej tak jest? To prawda. Teraz to się troszeczkę zmienia, aczkolwiek tutaj Olesno w tym roku podjęło taką inicjatywę, że chciałoby może w przyszłym roku zaprosić kilka rodzin repatriantów. Zobaczymy, jak to nam się uda. Ale w tym roku zostały też podpisane porozumienia i z gminą Byczyna, i również z gminą Olesno na remont dwóch mieszkań w jednej gminie i w drugiej właśnie dla dwóch rodzin repatriantów. Czyli nie jest to masowe osiedlanie się na naszym terenie Opolszczyzny, ale rzeczywiście nadal przyjmujemy tych repatriantów. A oni chcą przyjeżdżać? Większy problem właśnie tutaj chcę zaznaczyć jest teraz z decyzją repatriantów o przyjeździe na teren wiosek czy mniejszych, nawet średnich miast. Po zmianie ustawy o repatriacji umożliwiono, aby przyjazd repatriantów, kandydatów na repatriantów do Polski odbywał się za pośrednictwem ośrodków dla repatriantów. I rzeczywiście to się cieszy dość dużym powodzeniem wśród repatriantów, że oni chcą przyjeżdżać do takiego ośrodka, ponieważ po pobycie w tym ośrodku, a może on trwać od 3 do 6 miesięcy, mogą oni otrzymać środki finansowe dla siebie na ewentualny zakup lub wynajem lokalu. Jest to 25 tysięcy na repatrianta. Więc repatrianci rzeczywiście chyba to kalkulują, bo oczywiście tutaj gmina dostawała środki na wyremont lokalu, który oczywiście przekazywała później repatriantom, ale repatriant nie otrzymywał tych środków. Oni otrzymywali środki na zagospodarowanie się i bieżące utrzymanie, na zasiłek szkolny, na remont ewentualny lokalu, natomiast te środki na wyremontowanie tego lokalu otrzymywała gmina. To też jest dość spora kwota, bo w okolicach 150-160 tysięcy. Więc repatrianci teraz chętnie jednak idą do ośrodka, żeby otrzymać te pieniążki dla siebie po wyjściu z tego ośrodka. Ale to jest 25 tysięcy na repatrianta, osobę, tak? Czyli tak. Kiedy przyjeżdża na przykład czteroosobowa rodzina, to otrzymują 100 tysięcy. No i z taką kwotą mogą spokojnie pojechać do dużego miasta, wynająć sobie mieszkanie. Dokładnie. I opłacić czynsz w takim mieszkaniu przez dobrych, nie wiem, z rok na pewno. Prawda? Na pewno, nawet więcej. Nawet więcej, a w tym czasie znaleźć pracę. Mogą. Albo na przykład mogą sobie dobrać kredyt. Niejednokrotnie oni przywożą jakieś część środków ze sprzedaży jakiegoś tam jakiejś nieruchomości u siebie w kraju, tak? W Kazachstanie na przykład. I więc mają jakieś środki tutaj, z którymi przyjeżdżają, więc łatwo im dołożyć, załóżmy, do tej kwoty, którą otrzymują na ten zakup na przykład mieszkania tutaj w Polsce, ale wtedy kupują to mieszkanie w miejscu, w którym oni chcą. Na przykład w dużym mieście, bo to jest dość powszechne. No ale z punktu widzenia państwa, czy ta metoda nie jest tak korzystniejsza? Bo to jest de facto kwestia jednorazowego wypłacenia pieniędzy, a później oni sobie radzą sami. Myślę, że z tego powodu została zmieniona ustawa o repatriacji chociażby, tak? Że dano taką możliwość tym repatriantom, bo rzeczywiście, jeżeli repatriant przyjeżdża do gminy, to bardzo, no to zwykle było tak, że gmina bardzo się opiekowała tym repatriantem przez niejednokrotnie długi czas.
Więc on miał mniejsze możliwości, żeby stać się samodzielnym, bo było im wygodnie, że rzeczywiście tutaj gmina czy pracownik z gminy wyznaczony sprawował nad nimi taką opiekę, pomagał im znaleźć pracę, dbał o ich dostęp do ośrodka zdrowia, załóżmy, tak, do opieki medycznej. A teraz jest tak, rzeczywiście ci cudzoziemcy, ci repatrianci muszą się dość szybko usamodzielnić sami. Czy tak będzie się działo? No to zobaczymy. Pamiętajmy, że 2-3 lata temu inna była sytuacja na rynku pracy niż dziś. Dziś tak, być może była taka obawa wśród tych repatriantów, a czy ja znajdę pracę? Mhm. A dzisiaj no, bez trudu. No. Myślę, że mają łatwość w znalezieniu pracy. U nich, u repatriantów obecnych, musimy wiedzieć, że to już jest czwarte pokolenie, u nich jest dość... jest duża trudność z językiem polskim. I oni rzeczywiście po przyjeździe do Polski najpierw muszą się go nauczyć, żeby móc gdzieś pójść do pracy. Bo rzeczywiście ta ich znajomość nie jest za dobra tego języka polskiego, aczkolwiek jak idą do ośrodka, to ośrodek im zapewnia naukę tego języka polskiego, zresztą też są kursy adaptacyjne i języka polskiego dla repatriantów, nawet tych, którzy przyjeżdżają do samorządów, więc oni takie kursy odbywają, to nie są długie kursy, one nie gwarantują perfekcyjnej nauki języka polskiego na pewno, no ale przy pewnym wysiłku z ich strony jest to możliwe. Skomunikować się można. Zatem ta perfekcyjna znajomość języka polskiego, no to jest bardzo... Ona nie jest powszechna także w Polsce. Ale też dodajmy to, warto wyjaśnić, czy przypomnieć, że to jest inny przypadek niż Ukraińcy. Ukraińcy nie są objęci repatriacją, nie ma repatriacji. Te umowy polsko-sowieckie jeszcze decydowały. Tak. Więc ci Polacy, którzy przyjeżdżają głównie gdzieś z Kaukazu tak naprawdę. Tak. To jest Kazachstan, Gruzja, Rosja, Uzbekistan, tak. I tutaj nic dziwnego, że tego języka nie znają, tak? Inaczej niż Polacy na Ukrainie. Tak, to prawda. Poza tym, ale też jest trochę tak, że na wielu stanowiskach pracy ta znajomość języka polskiego nie jest szczególnie wymagana. Może nie jest wymagana szczególnie, tak, nie jest niezbędna, o tak powiedzmy. To dyrektor MZD Zbigniew Bachyj podczas sławetnego, bo długiego remontu ulicy Niemodlińskiej mówi, że jak wizytował, tak? No to nie bardzo mógł się porozumieć z pracownikami firmy, która tam pracowała, ponieważ oni rozmawiali w innym języku. To jest prawda, to jest dość powszechne. Myślę, że dzisiaj cudzoziemców, a zwłaszcza obywateli Ukrainy spotykamy wszędzie. Są to rzeczywiście szkoły, uczelnie, sklepy, ulica i również zakłady pracy, przedsiębiorstwa, urzędy. To jeszcze dopytam, a co z Białorusią? No, tam też jest Tacy cudzoziemcy również do nas przyjeżdżają z Białorusi. Jest to dużo mniejsza jednak liczba niż obywateli Ukrainy. No nie ma tutaj A dlaczego? Bo trudniej jest załatwić, przejść przez te bariery? Trudniej być może im wyjechać, aczkolwiek wielu teraz obywateli Białorusi postarało się uzyskanie kart Polaka. Tak? Tam też jest o wiele osób z polskim pochodzeniem na Białorusi. I władze białoruskie respektują te karty? No to Polacy je respektują, czyli jak oni już uzyskają tą kartę Polaka w polskim konsulacie, no to ta karta, na podstawie tej karty i wizy wjeżdżają do Polski, no i tutaj mogą uzyskać od razu pobyt stały, posiadając tą kartę Polaka i od razu tutaj w Polsce znaleźć pracę i mieszkać, mają takie ułatwienie również. No pytam dlatego, ponieważ wielu pracodawców mówi już dzisiaj tak, no jeżeli Ukraińcy wyjadą, no to będziemy robili wszystko, żeby to właśnie Białorusinów do nas zaprosić, bo tutaj ta bariera kulturowo-językowa jest też znowuż jest mniejsza niż na przykład, jeżeli chodzi o Nepal czy Indie. No, tak. To zdecydowanie. Chociaż nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy i o potrzebę tego rynku pracy, więc tak kategorycznie bym jeszcze dzisiaj nie mówił, że to będzie możliwe. Tak egzotyczne, chociaż wskazuje się też na takie obszary, jak na przykład Korea Północna, gdzie już były takie próby importowania do Polski tych pracowników. Także na Opolszczyźnie. Na razie możemy być spokojni, bo jeżeli chodzi o Koreę Północną, to tutaj jest to dość restrykcyjne, kontrolowane i rzeczywiście wojewodowie nie wydają wiele zezwoleń. No i trudno się dziwić. Ale pocieszające jest to, czy takie sympatyczne, że stajemy się krajem atrakcyjnym dla cudzoziemców. No, tak rośnie nasza duma, puchniemy trochę. Mówią o tym wyniki Eurostatu, tak? Że wydali, że Polska wydała w ostatnim, w 2017 roku najwięcej zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców. Bardzo dziękujemy za wizytę w Loży Radiowej. Naszym gościem była dzisiaj Anna Bartoszek-Dec, Opolski Urząd Wojewódzki. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję. Loża Radiowa.